Kraków, dawna stolica Polski. Na przełomie XV i XVI wieku był bogatym europejskim miastem. Zjeżdżali tu kupcy z Norymbergi, prowadzący handel ze wschodem. W ślad za nimi do Krakowa ściągali norymberscy artyści. Słynny Witt Stwosz czy Hans Dürer, autor fresków na Wawelu. Kontakty pomiędzy oboma miastami rozpoczęły się więc ponad 500 lat temu. Z czym się panu kojarzy miasto Norymberga? To jest chyba gdzieś w Niemczech, tak? Nie wiem, nie byłem tam nigdy. Z niczym, nie kojarzy mi się to miasto. No i jest to w Niemczech miasto. Kraków i Norymberga. Te dwa miasta łączy więcej niż państwo podejrzewają. Przede wszystkim od ponad 30 lat są to miasta partnerskie. Z Norymbergi pochodzi Witt Stwosz, twórca ołtarza w Kościele Mariackim. On mieszkał w Krakowie przez 20 lat. A ty widziałaś już ołtarz mariacki? Niestety nie. To musimy koniecznie iść go zobaczyć. Idziemy do Kościoła Mariackiego. Dobra. Proszę bardzo, oto ołtarz. Ty wiesz, że Witt Stwosz pracował nad nim 12 lat od 1477 roku. Ołtarz mariacki jest największym gotyckim ołtarzem na świecie i jednym z najwspanialszych zabytków średniowiecza. Główna scena przedstawia zaśnięcie Marii Panny. Złocone i malowane figury, których w ołtarzu jest ponad 200, wyrzeźbione są z drewna lipowego. Ukończone dzieło krakowianie zobaczyli latem 1489 roku. 7 lat później Witt Stwosz opuścił Kraków i bogaty wrócił do Norymbergi. Za wykonanie ołtarza otrzymał kwotę, która była równowartością 4 krakowskich kamienic. A tutaj, na rogu ulicy Grodzkiej i Poselskiej, jest dom Witta Stwosza. On tutaj mieszkał z żoną Barbarą i licznymi dziećmi przez cały czas pobytu w Krakowie. Doskonałe miejsce moim zdaniem. Kilka kroków na Wawel, gdzie rzeźbił nagrobek Kazimierza Jagiellończyka i kilka kroków do Kościoła Mariackiego, gdzie rzeźbił ołtarz. Wspaniałe miejsce, piękna ulica Grodzka. Z czym się pani kojarzy miasto Norymberga? Z Wittem Stwoszem. Z ołtarzem naszym mariackim. Bardzo dobrze. A coś jeszcze? Jakieś inne może związki z Krakowem? Zaprzyjaźnione miasto? Z Krakowem. Tak, stosunki partnerskie zdaje się. Tak mi się wydaje. Tak, to miasta partnerskie. No i to tyle mojej wiedzy na temat tego miasta. Norymberga kojarzy mi się z procesami norymberskimi. Tyle. A jakieś związki z Krakowem? Nic mi o tym nie wiadomo. Jest gdzieś dom norymberski, chyba gdzieś tu. No właśnie. A to jest dom norymberski, który zajmuje się podtrzymywaniem partnerstwa pomiędzy Krakowem a Norymbergą na gruncie artystycznym. Kraków i Norymberga są miastami partnerskimi i z tego też względu postanowiono te relacje pogłębić, otwierając dwie placówki. W Krakowie dom norymberski i w Norymberdze dom krakowski. Są to chyba jedyne na świecie takie swoiste ambasady miast, które znajdują się w obcym państwie. Działamy na wszystkich obszarach kultury, bo jest to i film, i teatr, i sztuki wizualne, i oczywiście literatura. Wiem, że są inicjatywy spotkania polsko-niemieckie w tym domu. Czy takie spotkania są potrzebne? No na pewno, oczywiście musimy budować te mosty między Polakami a Niemcami. Ja sama pracuję w liceum językowym, mamy dużo wymian między młodzieżą polską a niemiecką i widzimy ogromne, pozytywne efekty tych spotkań. Z czym się panu kojarzy miasto Norymberga? Niestety z procesem norymberskim. No chociażby z II wojną światową. Z procesem. Norymberga, tylko z klubem FC Norymberga, w którym nomen omen miał grać teraz piłkarz lewy obrońca Wisły Kraków. Proszę pani z Dürerem. Ja teraz sprawdzę, co mieszkańcy Norymbergi wiedzą o Krakowie. No to jedziemy do Norymbergi. Norymberga to drugie po Monachium największe miasto w Bawarii. Żyje tu ponad 500 000 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1050 roku. Od tego czasu Norymberga rozkwitała. W XIII wieku była wielkim centrum handlowym na drodze z Rzymu na północ Europy, a w XV i XVI stała się centrum niemieckiego renesansu. Nazwa miasta pochodzi od skalnej góry, na której stoi zamek cesarski.
sind von einem polnischen Fernsehteam und ich möchte Sie fragen. Jesteśmy z polskiej telewizji. Chciałabym zapytać, co wie pan o Krakowie? To jest w Polsce. Więcej nic nie wiem, ponieważ nigdy tam nie byłem. Zupełnie nic. Ja też nic. Jesteście z polskiej telewizji, tak? Cześć, jak się masz? Super. Czy byłeś w Krakowie? W Krakowie jeszcze nie byłem, tylko w Warszawie. Co pani wie o Krakowie? Miasto partnerskie Norymbergi. Super, dziękuję. Może coś jeszcze? Krakowska kiełbasa, ale nic więcej. W XX wieku Norymberga nie miała szczęścia. W latach 30. odbywały się tu zjazdy nazistowskiej partii NSDAP. Podczas II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 90%. Tuż po wojnie w tym budynku odbył się słynny proces norymberski, podczas którego sądzono nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Krakau und Nürnberg, das ist eine ganz besondere Beziehung. Kraków i Norymbergę łączy wyjątkowy związek od lat 70. ubiegłego stulecia. Pomimo trudnej historii udało się rozwinąć partnerstwo obu miast. Teraz to najlepsza i najbardziej intensywna współpraca, jaką ma Norymberga. W 1979 roku podpisaliśmy oficjalne porozumienie. W 1991 zostało ono przekształcone w umowę o miastach bliźniaczych. W 1996 powstały instytucje kulturalne, czyli Dom Krakowski w Norymberdze i Dom Norymberski w Krakowie. To są symbole naszego intensywnego partnerstwa. Byliśmy już w Domu Norymberskim w Krakowie, a teraz chodźmy do Domu Krakowskiego w Norymberdze. Siedzimy w ogródku piwnym Domu Krakowskiego. Tak się to tutaj nazywa, Biergarten. Jest to miejsce, które się cieszy ogromnym wzięciem i popularnością wśród Norymberczyków. Zawsze jest tutaj pełno i publiczność przychodzi między innymi na polskie pierogi na przykład. No właśnie, bo jest tutaj też restauracja oprócz ogródka piwnego. Tak. Czy oprócz pierogów są jakieś inne polskie dania w karcie? Na przykład bigos. Albo przeróżne kreacje, na przykład sałatka, która się nazywa Sałatka Kraków. A jak długo istnieje Dom Krakowski w Norymberdze? 17 lat już. Przez 17 lat organizujemy nieprzerwanie mnóstwo przeróżnych imprez kulturalnych. Czasami wystawy, czasami koncerty, czasami spotkania literackie. Wszystko związane z Polską i przeważnie związane z Krakowem. A jakie plany na przyszłość? Plany na przyszłość? No, w najbliższym czasie startuje polska audycja w lokalnym radiu i będziemy dwa razy w miesiącu puszczać polską muzykę i opowiadać o Krakowie i o Polsce. Jesteśmy tutaj przy grobie Wita Stwosza, który został tutaj pochowany w roku 1533, ale nie był rodowitym Norymberczykiem. Urodził się w mieście Horb nad Neckarem. Około roku 1447 przybył jako młody człowiek do Norymbergi. Już w roku 1476 wyjeżdża do Krakowa, aby tam wykonać ołtarz mariacki. W roku 1497 wraca do Norymbergi, kupuje sobie dom na Starówce Norymberskiej, a w księgach wieczystych zapisano: Wit Stwosz z Krakowa kupuje dom w Norymberdze na ulicy Wunderbergergasse. Po powrocie był bogatym człowiekiem, z Krakowa przywiózł bardzo dużo pieniędzy. Tutaj otrzymał pierwsze, bardzo dobrze uhonorowane zlecenia i chcąc majątek pomnożyć, zainwestował ogromną sumę pieniędzy w pewną firmę, ale został przy tym oszukany. I aby te pieniądze, które zainwestował, w jakiś sposób uzyskać z powrotem, wystawił weksel i sfałszował podpis na wekslu. Przy pierwszym przesłuchaniu Wittstwosz przyznał, że sfałszował, że dokonał tego fałszerstwa i za to został w Norymberdze napiętnowany. W ten sposób, że wzięto pręt metalowy, rozżarzono go do czerwoności i w tym miejscu na wylot przepalono mu policzki, także pozostały obrzydliwe blizny. Każdy na ulicy mógł zobaczyć, że to człowiek gorszy, napiętnowany. Jego dom się nie zachował w Norymberdze. Niestety został zniszczony podczas II wojny światowej. Na tym miejscu, gdzie kiedyś stał, jest teraz pusty plac. Po napiętnowaniu Wit Stwosz żył w Norymberdze przez 30 lat. Pozostawił po sobie jeszcze wiele znakomitych prac. Ale złote lata spędził w Krakowie, gdzie powstało jego najwspanialsze dzieło.
skoro Norymberga jest tak mocno związana z Krakowem, to musimy koniecznie ją zwiedzić. Kiedy wybierzemy się na spacer? W następnym odcinku. Zaplanowałam spacer z przewodniczką. Nie zdradzajmy nic więcej. Zapraszamy na następny odcinek.